Marina, to modnie czy wygodnie? Najfajniej, żeby było i modnie, i wygodnie, ale na co dzień zdecydowanie wygodnie. Twoja przyjaciółka Sara uwielbia modę. Tak. No to jak się spotykacie, to nie jest tak, że ona cię bardzo często zalewa tymi informacjami, czy ją uwielbiasz słuchać? Sara jest jedyną moją taką bardzo dobrą koleżanką, z którą mogę na takie tematy porozmawiać, dlatego że moje takie najlepsze przyjaciółki, które znam od lat, w ogóle się tym nie interesują. A masz świadomość, że masz na sobie najmodniejszy t-shirt tego sezonu? No Wedomix. Wedomix, kurde, wydzwaniałam po niego, żeby mi go odłożyli, bo już jest sold out wszędzie. A ta kurteczka piękna? Jest to kurtka z kolekcji też Limited jakiejś dla Adidasa i z tyłu jest cała taka mapa Japonii. Jest tu Tokio, wszystko jest tu. Jak byłam mała, to dla mnie moją ulubioną marką, bo marzyła mi się torebka Balenciagi i w ogóle dla mnie wtedy ikoną była Mary-Kate and Ashley Olsen. I one się tak strasznie traszowo ubierały i zawsze miały wszystkie kolory tej takiej klasycznej torebki Balenciagi, która dla mnie teraz już jest totalnie passé w tym momencie. Ale może nie wiem, mam już za dużo tych toreb, nie wiem. Jestem zepsuta pewnie. W każdym razie teraz ona mi się nie podoba, ale kiedyś myślałam, jak ja już dorobię się, to kupię sobie dokładnie taką torebkę. I co kupiłaś? Nie. Właśnie nie. A Birkin masz? Mam. A Chanel masz? Mam. Tą, które chcą mieć wszyscy? Nie wiem, którą nawet. Którą chcą mieć wszyscy. Ten klasyk taki czarny na sznureczku. Masz. Mam, jest to klasyk. Na tą sesję oprócz rzeczy, a jest mowa o szafie, przyniosłaś również dużo polaroidów, na których jesteś ty ze swoją miłością i wiadomo. Nie mówimy tutaj o fashion i są też słuchawki. Są piękne i bardzo są wygodne. Biżuteria, jak jest bardzo ważna dla ciebie? I czy to są jakieś symbole na szyi? To oko na przykład. Oko takiej opatrzności, to jest oko, które ochrania przed złą energią. Tutaj mam Marina, to jest bardzo dawno zrobiony mój, taki jeszcze za czasów glam popu, że tak powiem, na szyjnik, na zamówienie. Są bardzo ważne dla mnie bransoletki, dlatego że ta bransoletka Love dostałam od męża i w ogóle to jakby symbol tego jest taki, że trzeba to dostać tą bransoletkę od swojej miłości. Tutaj mam z Sarą, też mamy taką i z jej dziećmi, taką samą z Mykonos bransoletki. Też w ogóle nie ściągam cały czas i się śmiejemy, że po prostu jak nam się zedrą, to się zedrą. Dziękujemy w takim razie. Dziękuję. O szafie i nie tylko. Dzięki wielkie. Dzięki. Super.